Cześć, nazywam się Tomasz Bajer i miło mi Was powitać w 34. odcinku Benchmark TV. Dzisiaj powiem m.in. o 600-gigabajtowym Velociraptorze, internecie w kosmosie, pamięci USB w Xboxach 360 oraz darmowym zdejmowaniu Simlocka. Pod koniec stycznia pisaliśmy na łamach Benchmark o uwolnieniu sieci w przestrzeni kosmicznej. Mieszkańcy stacji kosmicznej ISS od niedawna mają szerszy dostęp do stron www. Jak to możliwe? Sieć Crew Support LAN, która dostępna jest na stacji ISS, umożliwia pośredni dostęp do ziemskich zasobów internetowych oraz dostęp do aplikacji desktopowych. Projekt jest częścią szerszej inicjatywy NASA mającej na celu poprawę jakości życia astronautów podczas długich misji poprzez złagodzenie poczucia izolacji, jakiego doświadczają ludzie przebywający w zamkniętym środowisku. Po raz pierwszy system został wykorzystany przez inżyniera TJ Creamera, który z przestrzeni kosmicznej zaktualizował swoje konto na popularnym w USA portalu społecznościowym Twitter. Wcześniej ze względu na ograniczoną przepustowość łącza i znaczne opóźnienia wiadomości musiały być wysyłane pocztą e-mail i przetwarzane ręcznie przez personel naziemny, zanim mogły zostać przekazane członkom rodziny astronauty. HP Slate obwołany pogromcą iPada. Na dobrą sprawę, jeszcze nie wiadomo, czy nowy gadżet Apple w ogóle zawiesił jakąkolwiek poprzeczkę, a jeśli nawet, to jak wysoko, zwłaszcza, że skarg nie brakuje. Tym razem HP planuje spróbować swoich sił na rynku tabletów, który wprawdzie działa aktywnie już od kilku lat, jednak za sprawą marketingowego szumu Apple dopiero niedawno zrobiło się o nim naprawdę głośno. Zgodnie ze specyfikacją techniczną, Slate bija iPada pod prawie każdym względem. Dotykowy ekran 8,9 cala o rozdzielczości 1024x600 pikseli, procesor Intel Atom Z531,6 GHz, obsługa kart SD, 1 GB pamięci RAM, obsługa wielu różnych portów, w tym USB 2.0, kamerka VGA i wreszcie system operacyjny Windows 7 Home Premium, dostosowany do potrzeb gadżetu HP. Cena to około $600. Posiadacze Xboxa 360 mają powody do radości. Microsoft zdecydował się w końcu na udostępnienie łatki umożliwiającej wykorzystanie przez konsolę pamięci USB. W usłudze Xbox Live pojawiła się właśnie długo oczekiwana aktualizacja dodająca obsługę zewnętrznych urządzeń magazynujących USB. Koniec z dedykowanymi kartami pamięci i z żonglowaniem przestrzenią dyskową po to, aby coś jeszcze tam zmieścić. Od dziś nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapisać swoje stany gier, profile czy gry z Xbox Live Arcade na pendrive'ie lub przenośnym dysku USB. Maksymalna pojemność obsługiwanych nośników to 16 GB. Western Digital ogłosił wprowadzenie na rynek dysków twardych WD Velociraptor o pojemnościach 450 i 600 GB oraz o prędkości 10 000 obrotów na minutę. Oba dyski są kierowane do profesjonalnych użytkowników. WD Velociraptor oferuje podwójną pojemność oraz wzrost wydajności o 15% w stosunku do poprzedniej generacji. Cechy szczególne nowych dysków to interfejs SATA 6 gigabitów na sekundę oraz 32 MB pamięci podręcznej, optymalizacja wydajności działania sprzętu pracującego w wielodyskowych, podatnych na wibracje obudowach, tzw. RAF, oraz technologia No Touch Ramp Load, głowica zapisująca nigdy nie dotyka powierzchni nośnika, dzięki czemu znacznie mniej zużywa się i głowica, i sam nośnik, a dysk jest lepiej zabezpieczony podczas transportu. Google vs. Flash, Quake w HTML-u. Największe światowe koncerny od lat walczą z Flashem, który skupił się w rękach firmy spoza ścisłej czołówki. No i sporo mu brakuje do ideału funkcjonalności. Google i Apple od dłuższego czasu nawołują do rozwijania technologii HTML5, której możliwości są już dość mocno zbliżone do potencjału Flasha, a wkrótce pewnie nawet go przegonią. Aby poprzeć swoją tezę faktami, Google zaprezentowało Quake'a odpalanego za pomocą przeglądarki tylko przy użyciu mechanizmów HTML5. Niestety gra pozostawia jeszcze nieco do życzenia. Zacina się, wymaga osobnych sterowników WebGL, a na dodatek jest bardzo marudna w kwestii przeglądarek. Roboty w restauracji. Trochę dziwne, że coś takiego zrobili Tajlandczycy, bo do tej pory wydawali się zupełnie normalni. Szybko jednak okazało się, że choć niecodzienna restauracja została otwarta w Bangkoku, stoi za nią Japonia. Tradycyjnych kelnerów zastąpił wyjątkowy, w pełni elektroniczny jegomość. Ma to swoje zalety, ponieważ nie kichnie do zupy i będzie miły niezależnie od wysokości napiwku. Zamówienia zaś składamy przy użyciu specjalnego panelu znajdującego się w górnych partiach zmechanizowanego kelnera.
Jak na tak imponujący projekt właściciel nie musiał się zbyt wiele wykosztować. Za swoją restaurację zapłacił niecały $1 000 000, wliczając w to koszt zatrudnienia 4 robotów. Na dłuższą metę wyjdzie pewnie taniej niż pensje, no i pracownicy nie założą związków zawodowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny interweniuje w sprawie posiadaczy telefonów komórkowych. Operatorzy chyba go nie polubią. Do tej pory niektórzy operatorzy wciąż pobierają od swoich abonentów dodatkową opłatę, jeśli w trakcie trwania umowy poproszą o zdjęcie blokady SIM z nowego telefonu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionuje takie rozwiązanie i najpewniej uchroni nas od perspektywy wydatku rzędu kilkudziesięciu złotych. Z drugiej strony operatorzy raczej będą się od tej decyzji odwoływać. Tym samym trudno powiedzieć, kiedy praktyka darmowego zdejmowania SIM-locków wejdzie w życie. Crysis 2 zaprezentowano pierwszy zwiastun. Jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku doczekała się w końcu pierwszej oficjalnej zapowiedzi filmowej. I choć to, co pokazano, to bardziej klimatyczna zajawka niż trailer gry, to jednak ważniejsze jest to, gdzie odbyła się pierwsza prezentacja. Aby temu wydarzeniu nadać odpowiednią rangę, koncern zdecydował się na dość niecodzienne rozwiązanie. Pierwsza prezentacja tego krótkiego filmu odbyła się w Nowym Jorku na Times Square na jednym z wielkich ekranów. Zgodnie z zapowiedziami, Crysis 2 trafi do sklepów w okresie przedświątecznym w wersjach przeznaczonych na PC-ta i na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji uzyskacie na benchmark.pl, a swoje uwagi zostawiajcie w komentarzach.